Jesteśmy właściwie 2 tygodnie przed premierą, a na YouTubie pojawił się nowy, kolejny krótki teaser Avengers Endgame. Tak też już standardowo zapraszam Was na jego małą analizę. Wiele scen powtarza się z tymi, o których już mówiłem Wam w niejednym odcinku, więc przejdźmy od razu do tych nowszych. Dostaliśmy 2 nowe ujęcia z wnętrza statku, którym lecą Avengersi. Oba przedstawiają zdenerwowanego Steve'a, który właśnie jest w trakcie swojej pierwszej kosmicznej podróży. O tej scenie wspominałem Wam już przy okazji wycieków kilku scen 2-3 tygodnie temu. To właśnie na tym statku pilotowanym przez Rocketa i Kapitan Marvel Rocket spyta się pasażerów, który z nich nie był jeszcze w kosmosie. Kilkoro z nich właśnie włącznie ze Steve'em podniesie ręce, a Shop rzuci wtedy, żeby mu tylko nie zażygali statku. No cóż, patrząc na Kapitana, może z tym być naprawdę ciężko. Ale dobra, przejdźmy do scen, które są tutaj naprawdę istotne. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku z analizą mówiłem Wam, bazując na dosłownie pierwszej klatce tego ujęcia, że najprawdopodobniej ma ono miejsce w jakimś budynku? Tym razem ta właśnie scena jest nieco dłuższa i już widzimy, jaki to budynek. No dobra, nie widzimy może jaki, ale widzimy, że faktycznie wybuch spowodował ogromne zniszczenia w pomieszczeniu, w którym znajdował się Rocket i War Machine. No okej, ale w takim razie, gdzie oni się znajdują? Sądząc po tej sekundzie przed eksplozją, myślę, że jest to siedziba Avengers, gdzie chwilę później widzimy całą drużynę pierścienia. Kamienia. Pomieszczenie i ściany wyglądają właściwie identycznie i co więcej, miejsce, w którym stoją teraz wspólnie, to to samo miejsce, które widniało od początku w trailerach. Ta sama ściana, to samo logo Avengers, z tym, że tym razem została tutaj pokazana jakaś maszyna czy urządzenie, na którym stoją. Sądząc po tym, że znajduje się tutaj ze wszystkimi także Scott Lang, technologia, którą użyli do jej stworzenia, a także do stworzenia nowych kostiumów, za co odpowiada zapewne Tony, to technologia z przenośnego laboratorium Hanka Pyma, które miał przy sobie Scott. Jak już mogliśmy się dowiedzieć po zwiastunie umieszczonym na Instagramie, czy też w formacie IMAX-owym, posiada on ze sobą pomniejszone laboratorium, co też już omawiałem na kanale. Jak widzicie jednak, warto zasubskrybować kanał i być na bieżąco z filmami. Dzięki temu oglądanie trailerów właściwie nie jest już konieczne, bo wszystko już wiemy wcześniej z wyprzedzeniem. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych analiz i filmów z Marvela i nie tylko, zachęcam do kliknięcia w czerwony przycisk na dole. A jeżeli chcecie zobaczyć odcinek z teoriami na temat Avengers Endgame, pamiętajcie o ocenie i komentarzu na dole. A teraz już wróćmy do tematu. Mamy tutaj również Tonego Starka, który nie ma już ran i zmęczenia na twarzy, które widzieliśmy w poprzednich teaserach. Black Widow z kolei... Tym razem Black Widow ma rude włosy. Włosy Black Widow są na ten moment jedynym w miarę sensownym wyznacznikiem czasu w filmie, także proszę się nie śmiać. Rocket wraz z Ant-Manem standardowo zachwycają się Kapitanem, co widzieliśmy już w Civil War. Captain America. Mr. Lang. It's an honor. I'm shaking your hand too long. Wow, this is awesome. Captain America. I know you too. You're great. Co ciekawe, nie widać tutaj nigdzie Kapitan Marvel i mam co do tego pewną teorię, która raczej nie ma tutaj prawa bytu, ale o tym za chwilę. Na zbliżeniu widzimy 9 wysuniętych dłoni i o ile nikt nie pokazał swoich obu rąk, co byłoby trochę dziwne, to widzimy tutaj 9 osób gotowych do boju. I to daje nam już jakieś pojęcie o liczbie Avengersów na ten moment. No, pomijając fakt, że którakolwiek z rąk może być dodana komputerowo, ale może tym razem pomijmy to na chwilę. Cofnijmy się więc teraz do poprzednich zwiastunów i sprawdźmy, ile osób widać na ekranie. Widzimy tutaj kolejno... Zaraz, co się wydarzyło z włosami Hawkeye'a? Wydaje mi się, czy jego fryzura jest inna niż w scenie sprzed chwili? Nie wiem już, czy od tych zmian w uczesaniu naszych bohaterów nie doszukuje się tutaj czegoś, czego zwyczajnie nie ma. Tony Stark też ma tutaj nieco inną fryzurę niż w poprzednich scenach. Tutaj wygląda właściwie identycznie jak na zdjęciach, które wyciekły z planu, gdzie miał dużo jaśniejsze włosy. Jeżeli faktycznie te fryzury są inne, to scena, w której Avengersi idą i w której się naradzają, mieści się w innym czasie. Widzimy tutaj Hawkeye'a, War Machine, Nebulę, Scotta, Black Widow i Kapitana Amerykę oraz Tonego. Myślę, że możemy uznać, że Rocket też z nimi idzie, ale nie pokazywali nam ujęcia na nogi bohaterów. Tak więc daje nam to 8 bohaterów. Gdzie 9 brakujący? W tych scenach nie widzimy ani Bruce'a Bannera, ani Pepper Potts, ani Kapitan Marvel, czy nawet Thora. Więc kto dołączy do reszty ekipy i dlaczego nie wszyscy wyruszą do wymiaru kwantowego? No, oczywiście zakładając, że tam właśnie się udają. Wychodzi więc na to, że przynajmniej część z nich zostanie na miejscu. Jeżeli miałbym obstawiać, to będzie to Thor, który zwyczajnie nie został ukazany w tych scenach. Dlaczego? Widzieliśmy już zabawki, które pokazywały go właśnie w tym stroju, a Bruce Banner mógłby zostać, aby zarządzać tą całą machiną. Dodatkowo mając na uwadze zdjęcia z planu, nasi podróżnicy w czasie spotkają inną wersję Hulka, więc na ten moment niepotrzebny drugi. Szczególnie, że Banner miał do tej pory kłopoty z przemianą. Pepper Potts zapewne zostanie dla własnego bezpieczeństwa i jeżeli to zdjęcie jest prawdziwe, przywdzieje nowy strój zwany Rescue i pod nieobecność naszych bohaterów będzie pomagać ludzkości. No, ale to tylko taka moja luźna, mała teoria. A co z Kapitan Marvel?
No więc tak, uwaga, według mnie zostanie zabita, albo chociaż ciężko ranna na samym początku filmu. Wyobraźcie sobie tylko zaskoczenie, kiedy otrzymaliśmy zupełnie nowy film poświęcony właśnie jej, została zapowiedziana jako najsilniejsza w całym MCU, chce lecieć do Thanosa, ba, nawet leci z naszymi bohaterami i chce go zniszczyć. Wyobraźcie sobie moment, w którym tam dolatują, a Thanos ją pokonuje na oczach naszych bohaterów w kilka chwil. W tym też momencie zostają bez ostatniej deski ratunku i muszą kombinować na inne sposoby, w czym pomoże oczywiście Scott Lang, który w końcu, miejmy nadzieję, wygramoli się z innego wymiaru. Naprawdę chciałbym to zobaczyć. I nie wiem jak wy, ale ja widzę tutaj wiele poszlak świadczących o tym, że tak właśnie będzie. I wychodzi na to, że mamy tutaj trzy różne ujęcia, trzech różnych misji. W pierwszym, bazując na włosach Black Widow, widzimy naszych bohaterów, jak idą w stronę statku i chcą lecieć do Thanosa na samym początku filmu. Drugie ujęcie znajduje się gdzieś w trakcie filmu, a trzecie przedstawia Avengersów wyruszających na misję. Albo kto wie, wszystkie ujęcia schodzącymi Avengersami zostały dodane tylko do trailerów. No dobra, ale jeszcze przed totalnym obłędem w teoriach wróćmy do analizy trailera, bo w tle słyszymy głos Steve'a, który mówi: You know your teams, you know your missions. No mistakes. No do-overs. Look out for each other. This is the fight of our lives. Co może potwierdzać fakt, że nie dość, że misji będzie kilka, to jeszcze drużyna rozdzieli się na kilka mniejszych. Co w sumie mówiłem wam ostatnio w ramach mojej małej teorii, no ale jak widać, Steve postanowił ją nam dzisiaj potwierdzić. Mówi, żeby każdy na siebie uważał i żeby obeszło się bez powtórek, co znowu może świadczyć o przegranej bitwie, która ma miejsce na początku filmu. Bitwie, która mogła mieć miejsce równie dobrze w siedzibie Avengers, która została zaatakowana. Nie wiem kiedy, gdzie i przez kogo, skoro Avengers polecieli do Thanosa, to dlaczego on miałby być na ziemi? Uchronię może swój mózg i wasze mózgi przed eksplozją i takimi solidnymi teoriami zajmiemy się innym razem. Wracając do zwiastunu, została nam jeszcze jedna rzecz. Pierwsze, co mogło świadczyć o jakichkolwiek podróżach w czasie, to dziwne urządzenia na dłoniach naszych bohaterów na zdjęciach, które wyciekły z planu. No tak, na zdjęciach, bo w zwiastunach ich po prostu nie widać. Szczególnie kiedy widzimy ich dłonie, dosłownie na całym ekranie. Jednak widzimy tutaj kawałek stroju najprawdopodobniej Scotta Langa, który takie urządzenie na dłoni już posiada. Więc albo na tym ujęciu zostały one wymazane, albo znajdują się one na drugiej ręce bohaterów, albo no nie ma ich tam w ogóle. Pytanie teraz, po co one by w ogóle były tam potrzebne, skoro na ten moment bohaterowie posiadają już całe stroje. Czyżby powstały na zasadzie nanotechnologii Tony'ego Starka i mieściły się w tym małym urządzeniu? Nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda na to, że nasi bohaterowie będą mieszali w czasie i to nie raz. Ale nie, to jeszcze nie koniec. Mam dla was jeszcze jednego newsa, który jest chyba nawet ciekawszy od tego trailera. No i w końcu trzeba jakoś dobić do tych 10 minut odcinka. Tak więc pamiętacie, jak kiedyś pokazywałem wam zestawy Lego i figurki, które właściwie jako pierwsze pokazały nam te czerwono-białe stroje? Pokazały również bitwę w siedzibie Avengers, nową broń Thanosa i nową zbroję Ironmana. Tak więc można śmiało stwierdzić, że no jakby nie patrzeć, wiele z informacji zawartych w zabawkach się sprawdziło. I w tym właśnie momencie prezentuję wam tą oto rękawicę. Tak, dobrze widzicie, bo nie jest to rękawica, którą znamy z Infinity War i nie jest to rękawica, którą miał Thanos. Co więcej, wygląda ona na metalową rękawicę wykorzystującą elektronikę. I jeszcze co więcej, posiada ona na sobie wszystkie kamienie nieskończoności. To teraz szybkie pytanie, kto byłby w stanie stworzyć rękawicę od podstaw, jak nie Tony Stark? No dobra, może Shuri z Wakandy, ale sęk w tym, że jeśli ta rękawica pojawi się w filmie, będzie stworzona przez naszych bohaterów. W celu zgromadzenia, oczywiście, kamieni nieskończoności. No dobra, ufam wam, że zostawiliście już subskrypcję i ocenę pod filmem i wrzucę wam tutaj moją teorię. W trakcie którejś wyprawy w przeszłość Avengersi się rozdzielą, każdy z inną misją. Część poleci po rozwalony Mjolnir, a część do Wakandy, wiedząc, że tam znajduje się mega inteligentna Shuri. Po czym, korzystając z przetopionego Mutatora i technologii Starka i Wakandy, stworzą nową rękawicę, która będzie w stanie utrzymać moc kamieni. Wrócą do czasu rzeczywistego, zmierzą się z czymkolwiek, co stanie im na drodze i przywrócą porządek we wszechświecie. Na ekran wjeżdżają napisy, a po nich scena, w której do Ziemi zbliża się Galactus. I wszyscy znowu są głęboko w dupie. Dobra, wiadomo, tutaj już przesadziłem, ale wiem, że tak samo jak ja lubicie takie gdybanie i teoretyzowanie. Na dzisiaj to już wszystko, ale planuję jeszcze kilka odcinków przed premierą Endgame. Tak więc piszcie mi w komentarzach swoje pomysły, zostawiajcie oceny i subskrypcje na dole i wyczekujcie na premierę. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.